Witam. Chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę o głuchawce GAS systemu GS2100 o mocy 4140 W, czyli 4000,114 kW. Tempo spalania takiej kuchenki to 296 gram na godzinę, czyli przeciętnie gdzieś około 4,5 grama na minutę. Wyposażona jest wtryskiwacz numer 35. Zajmiemy się na razie tą kuchenką, podłożę. Jak widać, kuchenka jest wyposażona w zestaw naprawczy, czyli ten tryskiwacz numer 35, uszczelkę ringową, taki przyrząd do czyszczenia dyszy, kluczyk. W pudełku oczywiście jest też kuchenka i do niej jest taka karteczka dołączona. GAS system GS2100 Trial Classic. Kuchenka jest bardzo łatwo rozebrać. Odkręcamy ten palnik. To mamy już zawór. Zawór jest wykonany, jak w większości tych konstrukcji, z mosiądzą. To widzimy uszczelkę. Zaworek chodzi bardzo płynnie. Jak nadejdzie już taka konieczność, można sobie odkręcić. Jest to bardzo łatwe dzięki temu kluczykowi dołączonemu w zestawie. Ten tryskiwacz, co jakiś czas trzeba go to po prostu sobie przejrzeć. Tym przyrządem można sobie tam delikatnie sobie ten oczyścić go. Czyli ta część jest wykonana z aluminium. Dość grubego tworzywa sztucznego, mocnego, wytrzymałego na temperaturę. I tutaj są specjalnie nie zrobiąc te otwory, żeby zniżyć wagę tej kuchenki. O, tak to wygląda. Zmocowana takie spożnie. Mam już ją około 5 lat, także kuchenka bardzo dobrze się spisuje. Jest wykonane oczywiście ze stali niezdrowej, tak zwanej stali szlachetnej. Tu tak samo ten palnik jest też dobrze wykonany. Zrobił się już czarny, jak widać. Tu są otwory wlotowe powietrza. Pierścień dystansujący jest wykonany z dobrego plastiku. Zakładając tą dyszę, ten tryskiwacz, jak oni to nazywają, tą dyszkę, należy uważać, żeby ją dobrze wkręcić, żeby przypadkiem nie
nie kręcić ją na siłę, bo jak się źle ustawi, można po prostu szkodzić gwinda, szkoda, bo po prostu taka kuchenka byłaby już później do wyrzucenia. Dokręcamy to ręcznie. Dokręcamy bardzo delikatnym kluczykiem. Nie można tego dokręcić, musi po prostu być łatwe do otworzenia. Następnie tą część na odwrót, jak demontowaliśmy w ogóle, to postępujemy na odwrót. Ta część idzie tutaj. Idzie tutaj. Przyszykowałem sobie tutaj dobra. Kuchenka bez tego opakowania to ma wagę, już mówię. ...146 gram, chyba to widać. Kuchenka, jak było widać na filmie, nie posiada zapalnika piezoelektrycznego. Lat temu koszt takiej kuchenki to 89 zł. Nie wiem, ile teraz kosztuje. Całość jeszcze raz pokażę, bo może tak za szybko wziąłem. 222 gramy. Teraz pokażę, ile ta kuchenka gotuje. Oczywiście travel pack Kadaka będzie nam pasował do tej kuchenki, tego systemu. Sprawdzamy, czy po prostu dokręciliśmy. W wcześniejszym filmie o tym travel packu używam tej samej kuchenki, także tak jak tam wspominam jeszcze raz, dokręcamy to ręcznie. Do oporu, ale ręcznie. Ręcznie. Nie używałem do tego żadnych narzędzi. Chwila, trzeba odczekać. Można na przykład w oryginalnym kubku użyć oryginalny kubek od Menaszki. W takim kubku mieści się gdzieś 0,8 litra wody. Ja użyję tutaj takiego. Z oczywiście otwartego. Przeszykowałem sobie gdzieś około litra wody.
przyjdzie, nie będę czekał chyba. Jeszcze raz wspomnę tylko, że dzięki tym nóżkom jest cała konstrukcja stabilniejsza, dlatego tak na przykład możemy stosować taki rondelek, większe rondelki. Oczywiście do kuchenka można włożyć więcej rodzajów, różnego typu menażek i rondelków. Także zaraz powinna się ugotować ta woda, znaczy zacząć wrzeć. Oczywiście jeszcze wspomnę, że używać takiej kuchenki należy w miejscach dobrze wentylowanych i tak jak mówiłem przy przypadku lampy, tutaj jest też to samo, że wytwarza się też duża ilość tlenku węgla i kiedy będziemy to używać w zamkniętym, dobrze szczelnym pomieszczeniu, po prostu może dojść do tragedii, bo należy bardzo, bardzo uważać na tlenek węgla zwany czadem. Oczywiście dwutlenek też się wytwarza, ale najgorszy jest tutaj tlenek. Oczywiście nie możemy używać takiej kuchenki w środku namiotu, bo by nam się po prostu namiot zajął i spalił. To tyle tytułem takiego BHP, bezpieczeństwa użytku. W instrukcji jest to dokładnie napisane, chociaż nie tutaj pisze, że tylko używać w dobrze wentylowanym miejscu, a nie ma tego uprzedzenia dlaczego. No to właśnie uzupełniam to właśnie taką, chcę powiedzieć właśnie o tym, że o tym tlenku węgla, czyli czadzie. Nie tyczy się to tylko kuchenek, tyczy się to też piecyków, Junkersów i tym podobnych, gdzie trzeba sprawdzać drożność komina i tak dalej. Ale to jest w ogóle inny temat, niezwiązany z turystyką. Już zaczyna dymić para wodna, także jeszcze chwila. A widzimy, jak woda się gotuje. Teraz tą parę widać lepiej. Oczywiście już po tak długim okresie użytkowania tej, jak wspominam jeszcze raz, 5 lat już mam tą kuchenkę i po tak długim okresie użytkowania zauważyłem, że w czasie na przykład 10 minut zajmuje ugotowanie takiego kubka jak tutaj wody. To nie jest aluminium, to jest inny metal. Prawdopodobnie też stal szlachetna. Chociaż sprzedawca opisuje to jak aluminium, to nie jest aluminium. No, ale tak czy tak, przy aluminiowych to wiadomo, no, nie są zbyt zdrowe. Tak samo to jest stal i to. Może wcześniejsze wersje były, nie wiem. Taki kubek w zimę przy 15 stopniach na minusie gotowało, ta kuchenka gotowała gdzieś około 10 minut. W tej chwili w pokoju mam
gdzieś około 19 stopni Celsjusza i daje nam już taki efekt, że nam to szybciej zaczyna gotować o wiele. Czyli na przykład latem czy coś, spokojnie, bo mówię, większej ilości używałem. Taki zbiorniczek jak tutaj, o ten, starczył mi na około, taki pomazany on jest, ale to jest akurat też ich oryginalne, starczył mi na jakieś 3 tygodnie gotowanie, tak dość długo, miałem go kupionego z tą kuchenką i używałem go jakieś 1,5 roku spokojnie, także przeliczając to gdzieś około 3 tygodni. I tu już widzimy, woda nam się gotuje, chyba zajęło około 5 minut. Mam nadzieję, że ten film się przyda i proszę pisać jakieś komentarze, co tu, co byście jeszcze chcieli zobaczyć, jakie filmy. Kuchenka jest bardzo fajna, z moim zdaniem. Dobrze się sprawdza, zwłaszcza że ma też części zapasowe. Na razie mam nadzieję, że film się do czegoś przydał.